Z każdym posiedzeniem nowego Sejmu 10 kadencji staje się coraz większą gwiazdą internetu i mediów społecznościowych. O kim mowa? Oczywiście o marszałku Hołowni. Można było na niego nie głosować, można go nie lubić, ale ciężko mu odmówić, że ma facet talent do dyskutowania, do ciętych ripost i do wytrącania swoim przeciwnikom z rąk przeróżnych argumentów. Chciałbym, żeby mój dzisiejszy materiał był maksymalnie neutralny politycznie. Chciałbym skupić się w pełni merytorycznie na chłodnej analizie tego, w jaki sposób marszałek Hołownia dyskutuje, jakiego rodzaju techniki i powiedzmy, że zagrania wykorzystuje. Acz też wiem, że to chyba niemożliwe, bo dla większości ludzi neutralność w dzisiejszych czasach już praktycznie nie istnieje. Część, która go nie lubi, obrazi się na mnie, że uznałem go za wartego analizowania, a część, która go bardzo lubi, obrazi się na mnie za to, że śmierdzi go analizować. Mówi się trudno, niemniej mam nadzieję, że znajdzie się też grupa, która po prostu lubi dowiedzieć się czegoś ciekawego o otaczającej nas rzeczywistości. Dzisiaj o kilku dialektycznych i erystycznych sposobach, jakie bardzo zręcznie wykorzystuje marszałek Szymon Hołownia. Zostańcie ze mną. Sztuką, którą biegle włada Szymon-Hołownia, a którą z mniejszą lub większą skutecznością starają się posługiwać w zasadzie wszyscy posłowie, jest tak zwana erystyka. Wedle definicji, erystyka to sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną. A samo słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego, od słów erystikos, czyli kłótliwy. Oraz Eris oznaczający kłótnie, spór, walkę oraz imię bogini niezgody. Warto zwrócić tutaj uwagę, że w sztuce tej chodzi o wygrywanie dyskusji, rozwiązywanie sporów, ale wcale nie o dochodzenie do prawdy. Czasem podkreśla się też, że jest to sztuka dyskutowania lub wspólnego rozumowania rozmówców, czyli rozstrzygania spornych kwestii w drodze rozmowy. Ale tak, aby tylko zachować pozory racji. Czyli tak naprawdę, nieważne czy mamy rację, czy mówimy prawdę, lub zależy nam na tej prawdzie, ważne, żeby sposób, w jaki się wypowiadamy, brzmiał logicznie i racjonalnie. Czyli nieważne jest, czy mamy rację, czy mówimy prawdę, ważne jest, żeby nasz sposób wypowiadania się brzmiał logicznie i przekonująco. Chyba najsłynniejszą pracę na ten temat napisał niemiecki filozof Arthur Schopenhauer pod tytułem Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, z naszych polskich filozofów tematem tym zajmował się m.in. Tadeusz Kotarbiński. Schopenhauer w swojej erystyce podaje 38 sposobów i chwytów, których celem jest zwalczanie argumentacji przeciwnika. I to głównie do nich chciałbym odnieść teraz różne sprytne i błyskotliwe wypowiedzi naszego nowego marszałka z ostatnich posiedzeń Sejmu. Zaznaczę tylko w tym miejscu, że absolutnie nie chcę przy tym analizować, czy Szymon Hołownia miał, czy nie miał racji, czy zachował się moralnie, czy niemoralnie, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem i politykiem. Interesuje mnie samo zastosowanie pewnej skutecznej bądź nie techniki. Po pierwsze, chyba generalnie najczęściej stosowanym zagraniem w polityce jest tak zwane, opisane przez Schopenhauera, argumentum ad personam. Czyli zagranie, które ma nam pomóc w dyskusji poprzez, jak to się często wprost opisuje, tak zwane zohydzenie naszego przeciwnika. Będą to więc wszelkie, sprytnie wplecione w naszą wypowiedź, negatywne informacje na temat cech, wyglądu i osobowości, zachowania, Wcześniejszych wypowiedzi, niezwiązanych z obecną dyskusją naszego przeciwnika. Jak wspominałem, jest to zagranie bardzo często stosowane, wręcz nadużywane przez wszystkich naszych polityków i, tak na przykład, w stronę samego marszałka. Hołowni stosowali je ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, chociażby minister Czarnek, mówiąc o marszałku rotacyjnym. Jak z takimi zagraniami radzi sobie marszałek Hołownia? Na przykład w taki sposób, zwracając się do polityków PiSu. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam uwagę, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności i pracy intelektualnej obrazić też trzeba umieć. Szymon Hołownia w takiej wypowiedzi nie tylko więc stara się pokazać spokój i pełną kontrolę nad sytuacją oraz pewnego rodzaju moralną wyższość, ale też sam sprytnie odbija piłeczkę i używa argumentów ad personam względem polityków PiSu. W swojej kulturalnej i wydawałoby się pokojowej wypowiedzi zaszywa przecież informację, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są mało kreatywni i Niezbyt inteligentni. Bardzo zręcznie, przy pomocy tej zagrywki, wybrnął też z ostatniej sytuacji, kiedy pomyliło mu się procesowanie z procedowaniem. Przepraszam bardzo, czasami proces tak ciśnie mi się na usta, że nie jestem w stanie się powstrzymać. Oczywiście wszyscy domyślamy się, z kim marszałkowi chołowni te procesy się kojarzą. Jest to przykład dość subtelnego ochydzania przeciwnika politycznego. Jak wspominałem, zagrywkę argumentum ad persona można stosować mniej lub bardziej zręcznie. Kolejny opisany przez Schopenhauera manewr, Polega na wybieraniu z wypowiedzi przeciwnika tego znaczenia, które najbardziej nam odpowiada. Kiedy kilka dni temu Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu uderzył w Szymona Hołownię słowami. Pan marszałek na zasadzie żarcików powiedział, żeby Polacy kupili sobie popcorn. Ja bym sobie życzył, żeby ta izba ciężko pracowała nad poważnymi tematami, a nie tematami zastępczymi, czy powołać komisję śledcze. Szymon Hołownia odpowiedział, że ta wypowiedź to... Miód na jego serce. Schopenhauer zwraca bowiem uwagę, że kiedy nasz przeciwnik ma mocny argument, to dobrze jest się z nim poniekąd zgodzić i stwierdzić, że od początku chodziło nam o trochę coś innego. Szymon Hołownia może bowiem zawsze wrócić do tego, że w zasadzie w każdej swojej odpowiedzi podkreśla, że zależy mu na ciężkiej pracy i zajmowaniu się tylko. Poważnymi tematami w Sejmie. Sytuacja ta świetnie też obrazuje zagrywkę, w której wybieramy tylko te słowa i porównania, które nam akurat najbardziej w danym momencie pasują. Na przykład, kiedy przeciwnik proponuje jakąś zmianę, możemy nazwać ją złośliwie nowinką i przeciwstawić zastanemu porządkowi. Natomiast, kiedy od nas wychodzi taka propozycja, przeciwstawiamy ją zacofaniu. Innymi słowami, nadajemy nazwy pozytywne lub negatywne, w zależności od potrzeby. Marszałek może więc sprytnie żonglować nawiązaniami do dystansu do siebie, uśmiechu i, Popcornu, jak i mówieniu o ciężkiej pracy i powadze. Kolejną techniką opisaną przez Schopenhauera, którą zręcznie posługuje się marszałek Hołownia jest używanie tak oczywistości. Podczas spięcia z ministrem Ziobro Szymon Hołownia powiedział Pan minister Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego żadnych wątpliwości argumentował. Mamy na to dowody w postaci 460 par oczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem który został przeznaczony na pana wypowiedź. Bo przecież ciężko dyskutować z faktem, że na sali sejmowej zasiada 460 posłów i każdy z nich obserwuje posiedzenie. Pomijając, że sala rzadko jest pełna, ale jest to pewnego rodzaju oczywistość, z którą każdy mimowolnie musi się zgodzić. Takie stwierdzenia odsuwają też dyskusję od wątpliwości na temat tego, na przykład czy marszałek chołownia uczciwie stosuje regulamin. Argumentacja kieruje dyskusję na coś, nad czym w zasadzie dyskutować się nie da. Jeżeli w takiej sytuacji nasz przeciwnik będzie próbował dalej dyskutować, będzie tylko tracił swoją wiarygodność. A jeżeli zgodzi się z nami chociażby w tej małej sprawie, to siła naszej argumentacji już wzrasta. Kolejną ciekawą sytuację obserwowaliśmy, kiedy Szymon Hołownia konfrontował się z ministrem Czarnkiem. I trzeba przyznać, że minister Czarnek, używając sformułowań marszałek rotacyjny czy wspominając o płakaniu nad konstytucją, sam dość szybko przeszedł do ataku stosując technikę tak zwanego wyprowadzania przeciwnika z równowagi. Założeniem wyprowadzenia kogoś z równowagi jest to, że człowiek rozemocjonowany, jeśli gorzej, używa zazwyczaj słabszej argumentacji, zaczyna się mylić. Szymon Hołownia nie tylko jednak nie dał się wyprowadzić z równowagi, czym już zapunktował u odbiorców, ale też sprytnie kontratakował metodą tzw. Tak ironicznej niekompetencji, nazywanej też graniem głupa. Swój komentarz do ministra Czarnka rozpoczął od słów: Przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. A co zrobić, kiedy nasz przeciwnik może mieć rację, używa silnych, logicznych argumentów, jak je obalić? Dobrze jest poszukać przynajmniej jednego błędu w jego argumentacji, co już może sprytnie podważyć całą jego wypowiedź i jego główną tezę. I nie twierdzę teraz, że minister Czarnek w swoich wypowiedziach miał rację, ale mniej więcej w ten sposób całkowicie zabił jego argumentację Szymon Hołownia. Kiedy bowiem minister Czarnek wrócił na mównicę sejmową prosząc o jedno zdanie, a mówiąc ich finalnie kilkanaście, marszałek Hołownia odpowiedział tylko... A definicja jednego zdania jest nieznana polskiej gramatyce. Tym, co daje marszałkowi Hołowni też sporą przewagę, a co on sam bardzo sprytnie wykorzystuje, jest opisana przez polskiego filozofa Tadeusza Kotarbińskiego strategia erystyczna moderowania dyskusją. Zarówno w walce, jak i w sporze trzeba przejąć inicjatywę na początku swego działania, pokierować sprawą według swego toku myślenia. Zauważmy, że pozycja marszałka Sejmu jest tutaj dla Szymona Hołowni bardzo sprzyjająca, bo to on decyduje, komu udzieli głosu i na. Jak długo. Zawsze też, kiedy dyskusja robi się niewygodna, może ją przekierować na temat czasu, tego, że już upływa, albo że został przekroczony. A też ważnym chwytem opisanym m.in. przez Kotarbińskiego jest metoda zabierania głosu w dyskusji na ostatnim miejscu, czyli po zapoznaniu się z argumentami stron sporu, osoba zabierająca głos jako ostatnia ma możliwość wypowiedzenia się i zamknięcia dyskusji. Czyli przewagę ma zawsze ten, kto ma ostatnie słowo, a tak jest właśnie z marszałkiem Sejmu, i niezłym obrazem tej sytuacji było chociażby to, kiedy. Odpowiadał premierowi Morawieckiemu. Jak paradoksalnie by to nie zabrzmiało, bardzo skuteczną techniką wygrywania sporów jest triumfalne ogłaszanie, że się czegoś dowiodło, nawet jeżeli niekoniecznie się tego dowiodło w dyskusji. Zamorskim mistrzem, wprost nadużywającym tej techniki jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Marszałek Hołownia, któremu bardzo pomaga w tym posiadanie zawsze ostatniego słowa, też jednak nie krępuje się ze stosowaniem tego zagrania. Przykładem niech będzie stwierdzenie, Gorąco zachęcam Państwa do tego, by pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym w tych, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Kolejnym bardzo ciekawym zabiegiem, z którego nierzadko korzysta Szymon Hołownia jest tak zwane argumentum ad auditorem, czyli zwracanie się bezpośrednio do audytorium, do słuchaczy naszego sporu, naszej dyskusji, a nie razem z naszymi argumentami do naszego oponenta. Dzięki Temu subtelnie umniejszamy naszego oponenta w oczach naszych słuchaczy, niejako ignorując go. A po drugie, jak opisuje to Schopenhauer, możemy w populistyczny sposób odwoływać się do gustów i upodobań naszego audytorium, pozyskując je dla naszej sprawy. Przykładem niech będzie sytuacja, kiedy Szymon Hołownia po zakończeniu głosowań zwrócił się do posłów i oglądających obrady Sejmu z krótkim komentarzem: Mikrofony na sali Sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, ale myślę, że też w ocenie wielu z nas, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Na koniec coś, o czym Schopenhauer może nie wspominał w swojej erystyce, ale jest niewątpliwie chwytem, który bardzo pomaga nam zjednywać sobie właśnie publiczność oglądającą nasze spory i debaty. Jest to coś, co można by określić niejako uśmiechniętym podejściem, które prezentuje marszałek Hołownia, wykazując się przede wszystkim niemałym dystansem do samego Siebie. Na przykład kiedy sam zaczął się tytułować marszałkiem rotacyjnym, co było epitetem, którym posłowie PiSu zamierzali go na początku wyprowadzać z równowagi. Umiejętność błyskotliwego żartowania nie tylko ze swoich oponentów i przeciwników w dyskusji, ale również z samego siebie niewątpliwie potrafi zjednywać mu sympatię oglądających debaty sejmowe. Pytaniem pozostaje oczywiście, ile tego dystansu do siebie w rzeczywistości ma Szymon Hołownia, a ile jest tutaj pewnym przemyślanym i być może dość wystudiowanym z lat funkcjonowania w telewizji zagraniem, ale na to odpowiedzi nie dowiemy się nigdy. Ważne że działa. Ale co do tego czy rzeczywiście działa, pewnie opinie będą podzielone. Jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wam podoba się w różnych zachowaniach, w różnych sposobach prowadzenia chociażby dyskusji sporu u marszałka chułowni, a co być może właśnie wręcz przeciwnie, co was denerwuje. Może uda nam się w miarę neutralnie nie wchodząc od razu w jakieś polityczne bardzo okopy, zastanowić się nad tym właśnie jak to może funkcjonować troszeczkę od kulis, jakie mechanizmy bardzo ciekawe psychologiczne Tutaj występują. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. A skoro dyskusja, to oczywiście można poćwiczyć też na sobie różne chwyty erystyczne. Z mojej strony to już tyle. Jeżeli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś wartościowego, zostawcie proszę kciuka w górę. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo.